Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. No i dzisiaj przyszedł chyba czas na Azazela. Mimo iż ta postać jest naprawdę bardzo spoko, ma dużo obrażeń, nie ma w sumie czerwonych kontejnerów, czyli nie może nie mieć Devil Rooma, to jednak jej krótki zasięg jest dosyć problematyczny. No ale myślę, że damy radę. Spróbujmy. Stellar 1 i Curse of Darkness, świetnie. Jakby tego było za mało. No tego się nie dało inaczej. Jezu, chyba to resetuję zaraz. 1,5 zasięgu. Zostajesz pod sobą maść, gdy zostaniesz trafiony. Tylko i wyłącznie do zasięgu to wziąłem. Chociaż ten zasięg nie jest za duży. Last. Długi loading. Balls of Steel. Miło. Że powiedziawszy, chciałem już resetować tego rana, ale widzę, że jeszcze nie muszę. No właśnie, no, samo latanie daje nam dużo możliwości, jeżeli chodzi o Azazela. Nie wiem, do czego uważano jest to za ciężka postać. Jest to ciężką postać. Ja tak nie uważam. Wręcz bym powiedział, że Azazel, no... Zasięg. Jeszcze raz mówię, zasięg. Jest problematyczny. Rozrodka mamy. Pozwala podnosić się rzucać obiektami takimi jak kamienie, TNT, kupy i inne przeszkody. Pozwala przenosić się między pokojami. Ej! Ej! To nie głupie. To nie głupie. Mówię, no jedynie zasięg. Zasięg, ale... Nie lubię grać się postaciami, które już mają Brimstone'a, bo tego się nie da w żaden sposób zmodyfikować. Da się oczywiście skombować, ale nie da się zmodyfikować. A ja lubię naprawdę czasem, nie wiem, mieć jakieś tam super łzy i tym podobne. Po drugie, przykro jest mi wchodzić do Sacrifice Roomów, no bo wiadomo, czerwony kontejner to czerwony kontejner. To się da jeszcze bez problemu ogarnąć. Czemu to jesteś różowy tak, by the way? Rozumiem, że to jest LGBT. Zresztą nie no, to jest Widow w sumie. To jest Widow w sumie. No i ten loading. Loading Azazela też jest problematyczny. Dobra. Wyszło. I nawet w sumie breakfast nam wypadł. Mamy jak dealować z szatanem w tej chwili. Dobrze, nie jest źle. Poświęcę w sumie jedno serduszko na Sacrifice Room. To jest... Kurwa, najwięcej poświęciłeś, no Shiro. Chciałem zobaczyć, jaki to jest spokój. Nie ma napisanego, ale to jest chyba Sacrifice Room, z tego co pamiętam. A mogłem poświęcić pół w sumie. Kurde, ja latam, zapomniałem o tym. W sumie mogłem nic nie poświęcać. The full miałeś, Shiro. Kurde. Zamyśliłem się. No dobra, trudno. Wejdziemy do Sacrifice Roomu w niższych piętrach. Basement, w końcu. Gimpy. Też nie jest zły item, tylko widzę tutaj kamyczek oczywiście. Ale to serduszko nam oddało na szczęście. Kidoki. Umierajta, panowie, umierajta. Dobra. Mam 5,25 damage'a, przepraszam, punktów damage'owych. To też nie jest w sumie dużo. Jak widzicie, ten Brimstone no, nie jest jakiś super, hiper mocny. W sumie w poprzednim naszym ranie, to chcieliśmy iść niby do boksa, mieliśmy bardzo podobne DPS-y i też ten Brimstone, mimo iż skombowany z tamtym przedmiotem, który nam powiększył tego Brimstone'a naprawdę maksymalnie, no to nie oszukujmy się, ale tych obrażeń nie było dużo. To nie były duże obrażenia. Powiedziałbym nawet, że one były bardzo słabe. Bardzo słabiuśkie. Dobra. Dobra. Next, spokój. Teraz będzie duże. I na szczęście mamy latanie.
I na szczęście mamy w tej chwili latanko, które nam pozwoli wziąć ten przedmiot, co on daje. Przy wejściu do pokoju zatura wszystkich obecnych wrogów. Jesteśmy wrażliwi na pury toksyn. Świetne. No i tak powinno być. Mamy kluczyk w końcu. Dobra. Ach, kurde, leci tych serc jak nie wiem. Naprawdę. Co to są za głupie cielaki? Dobra, jest delirium. Jest kolejne jedno czerwone serduszko. Uuu, kontrakt. Jest kontrakt. Jest kontrakt. Kontrakt daje. Dostajesz nagrodę za zabicie wrogów w kolejności, w której są oznaczeni czaszką. Dobra, spróbujmy. Poruszając się na wzór koła, stworzysz na ziemi symbol pentagramu, który zadaje 10 obrażeń. To jest słabe. To jest słabe. To jest mega słabe. Wiecie co, nie czuję w ogóle, że ja wziąłem ten pakt. Wyrżnęło niestety, więc kolejność nie miała znaczenia. Dobra, mamy the full. No ale nie mam jak tam wejść. Spróbuję, naprawdę spróbuję. Figułki. Range up, spoko. Range down. Nie mogę. Dobra, tu po tej stronie może być. Tu też może być pewnie tutaj B. A, nie mam bomby. Czego ja oczekuję. Idziemy stąd. Katakumby. Vibrant Bolt. Gdy trzymasz naładowany aktywny przedmiot plus pół obrażeń, spoko. Dostanę stworzenie drugiego śniadania, gdy trzymasz obrażenie, zostaje potem zniszczony. Pokazowego letniki jako tło co pokój i pierdzisz, otworzysz kupy co 30 sekund. Nasza stworzenie pająka we wrogim pokoju. To chyba najbardziej stosowne jest to. Tylko co jeżeli nie mamy żadnego przedmiotu? Chyba nam nic nie daje po prostu. Pokój z trinkietami, spoko. No przeżyły. Olernicy przeżyły, no. Czekamy, może uda nam się zdobyć jakąś kartę. Wątpię, ale nóż może. Ej, to jest ta nagroda. Jabłko. Losowo strzelasz żyletkami, które zadają 400% obrażeń. No spoko. Przeładowanie. Nie wiem, na jakiej zasadzie działają te żyletki, ale... Raczej dużo ich nie poleci. Z tego powodu, że no jakby nie patrzeć, nam się to trochę ładuje. One makes you larger, świetnie. Teraz nie wiem, czy tam to zalicza, czy nie zalicza. Nie mam pojęcia. W drzwi nie wiem jeszcze nawet. Dziękuję, gra. Nadal nie wiem, czy tam zaliczę, czy nie. I ciebie, panie, nie znam. Nie znam tego bossa. Jaki jest ciężki! Jaki ten mob jest kurwa ciężki. No to nie boli w sumie. Ale jest naprawdę paskudny.
Aha, śmierć, śmierć. Paskudny jest ten mob. Dobra, zdechł. Dobra, łożysko. Regeneracja plus HP up, spoko. Mi się wydawało, że nie miałem, a nie, miałem serce, przepraszam, tak. Miałem. Rację miałem. Widzicie, ile w ogóle trzeba było pakować DPS-a w to gówno? Mega dużo, nie? Piggy bank. To mnie interesuje zbytnio. Igułka za 5. No, mogę wziąć. Lemon party, okej. No to dupa. Nic nie było ciekawego. Tutaj w teorii nie może być sekretu. No wejdę. Sacrifice room zawsze na propsie. Nauczyłem się wchodzić do tych pokoi, bo miałem naprawdę dosyć mocne problemy z wchodzeniem tam. Naprawdę? Kur... No bez jaj, no już traciłem tyle serc. Kupię pająki, no. Głupie pająki, które się ruszają tak losowo. Dwie troll bomby, świetne kurwa itemy, naprawdę kurwa. Ze dwa serduszka straciłem. Przez głupotę. Totalną głupotę. To tam nie może być, bo chciałem, że wlazłem znów teraz co innego. Tu może być secret room. Tam. Jest to jakiś wybór. Po zaliczeniu osłania całą mapę, ale to już niestety na następne pięterko. Tu już nie chcę inwestować. Tu już nie chcę inwestować. Mamy KFC 2 w końcu, coś normalnego. Dostaliśmy Ninjapa? Czyli my chyba nie dostawaliśmy nagrody tamto. Tak mi się wydaje. Dobra. Co mamy w tym roomie? O Jezu. Bomby pchają ze swoim efektem. To nie jest fajne. To nie jest fajny przedmiot. Zrozumiem jeszcze jakiś iPad i tak dalej, ale... Ale no, no tutaj jest to totalnie bez sensu. To było łatwe do zrobienia, ja to spartuję. Dobra, jedno czerwone serce leczy 5 serc. Bomby zostawiają czerwoną masę, jeśli nie masz bomb, możesz je kłaść za koszt połowy serca. Ciekawe. Ciekawe, nie słyszałem o takim efekcie nigdy. Najpierw sklep. Zobaczymy, co tam znajdziemy, kurwa, i znów. No i znów to samo. Mnozi kolców. Tu caves, dopiero to w teorii możemy już iść. Ja spróbuję to zrobić. Mogę stracić sporo życia, ale spróbuję. O! Kurde, ty mendo. Guppy's Tail. No dobra, tylko straciłem wiele życia i nic nie dostałem za to. Na bossach nie rób zadań. To jest coś, co musimy zapamiętać. Te kontrakty są spoko, ale nie na bossach. Straciłem za 2-3 serca. I to z głupoty, totalnej głupoty, naprawdę. Po co ja to zrobiłem, nie wiem.
nic ambitnego. Nic ambitnego. No. I teraz ty. No, nie dosięgniesz mnie, cwaniaczku. Mr. Mega. Kolejny achievement nam wpadł. A pokuszę się o rozwalenie was. Co ty chcesz? Ty jesteś dobry, zły? Chyba zły. Ej, coś tu jest nie halo. Czemu tu jest zawalone? Czemu tam było zawalone? O, myślałem, że się da przez secret roomy wejść do challenge roomu. No, widocznie nie. Najwidoczniej nie. No to co, znów próbujemy zrobić sobie set Gapiego, nie? Ja bardzo gadam non-stop o tym Gapim, przepraszam. Ale no, chyba to najlepszy dla mnie set. Najłatwiejszy może. A? Zauważyłem, że on na początku daje dużo wygrywać. No dziwo, tym razem nie. Tak za 2-3 razy powinien dać wygrać. Daj. Pity Flya chcę, dawaj Pity Flya. Daj Pity Flya. Nie bądź świnia. Powiedziałbym, nie bądź państwa Izrael. Nie ma takiego państwa, zapomniałem. Dobra, do 20 i tyle. Kurde, no chciałem mandulować. No nie, nie wygrywaj. Nie ma Pretty Flya chyba. Dobra, co się stanie? Aha, odda mi to, spoko. Do serca mogę poświęcić. Nawet więcej mogę poświęcić. Dobra, ciebie wysadzimy. Znana pigułka. Serio, gazy. Oj, bombki nam oddało, fajnie. No i niuteńko, tylko tak, nadal latamy z trinkietem, który nic nam nie daje. Envy. No i hook. Kontrakt jest fajny, ale ciężki do zrealizowania. Bardzo ciężki do zrealizowania. I tu się zawala non stop. Nawet nie ma sensu używać bombek. Dobra. Chodźmy jeszcze tylko do Space Room. Góły. Do serca duszy. Bad guess. Dobra, było warto, było warto. A co my mieliśmy tutaj za przedmiot? Co, dwójka, tak? Cavesy, tak, dwójeczka Cavesy. To jest pick up, ale nie, to jest słabe. Bo to już chyba zrobiliśmy, skąd pamiętam. Więc wchodzimy na dół. Your feet feel stronger, okej. Okay. You feel stronger, dlatego się zawróciłem. Myślałem, że może to jednak daje DPS dodatkowo. Ale nie. Necropolis. To jest nagroda. Ej, my dostajemy statystyki, jak dobrze to zrobimy. Ej.
No tylko właśnie, no jak się nie uda... Jak się nie uda tego... za pierwszym razem to jest dupa. Spoko, bierzemy. Fajne. I ten zasięg nam rośnie. Ten zasięg mamy coraz większy. W porównaniu do tego, co było, naprawdę jest mega wielki już. Cały czas leci nam na przedmioty, które możemy używać, ale... Niestety. W ogóle wydaje mi się, że... Może nam się trafić podwójny boss. Dobra. 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 Odpowiednia kolejność. Odpowiednia kolejność. Teraz nic nie dostaliśmy. Here's up. Czasem muszę odkrzykiwać, przepraszam was za to. Staram się wyciszać. Wow, my to bomby też mamy fajne. Ten jest znana pigułka. Infested. I tu już niestety nie wyszło. Dobra. Okej. No i tutaj też się nie udało, ale jak widzę, że mamy... Te moby właśnie, co wypuszczają te żółte muszki pseudo, to widzę, że chyba nie ma sensu nawet próbować. Rozwalę, bo wiem, że się w to pieprzę. No i będę chciał powalczyć. Gapi. Gapi. Będzie szansa na Gapiego. Choćby miał teraz umrzeć, to i tak już będzie urw. No weź no, mucha cię zabije, Shiro. No bez jajec. Tylko wiecie co? Wszystko pięknie, ładnie, ale to jest przedmiot naładowany. Trochę nam się słabo kombuje z Trinketem. Trochę się słabo kombuje z Trinketem. O, świetny przeciwnik. Świetny przeciwnik. O, jak miło. Jak milusio. Dobra, Gapi spał. Z tego co pamiętam, nie zdążyłem. A, tu jest. Zamienię jedno czerwone serce na 3 serca duszy. No właśnie, dobrze pamiętałem. No. No nie dało się tego zrobić, no. Głupie dziady się musiały trafić. Ten mob jest posrany. Ten mob jest posrany. Jeszcze jeden item Gapiego i będę szczęśliwy. Nic nam nie da. Ale świńska skrzynia. Świńska skrzynia totalnie. O, jesteśmy la kapa. Właśnie, tutaj treasure roomu nie było. Drabina Jakuba. Przy kontakcie łzy tworzy iskrę elektryczną. Iskry zadają połowę twoich obrażeń. Mogą przeskakiwać między wrogami. Ciekawe, jak się kombuje z Brimstone'em. I gnoju. Dwie bomby. No dobra, spróbujmy. Nic nie tracimy, nie? I się świetnie kombuje z Brimstone'em. Zarąbicie się kombuje z Brimstone'em. To taki pokój po prostu? Naprawdę, gro? Naprawdę.
Wow, na to jest świetne. Na to jest świetne. Tworzy jedną bombę, jeden klucz, jedno serce. Klucz dostajemy pewnie. A nie, to wszystko daje. Dobra. Tak lepiej. Ładowanko. Losowa szansa na opuszczenie mikrobaterii lub zamrożenie. Nie. Habit. Ciężko. Serca nie. Ujawnia układ piętna. Też słabe. Już jedną kartę. Nie. Teraz wybuchnie. Do przedmioty za pokonanie bossa tam jest jedne. Ale tylko jeden może być wzięty. Biorę. Verse option jest spoko. No właśnie. Może 5 losowych kart. Ja mogę więcej dać tych przedmiotów. Kurwa, mogę mieć ten habit. Używa twojej bomby, używa twojego aktywnego przedmiotu bez używania jego ładunku. Zdrowa jest spoko. Nie liczę na inny przedmiot w sumie. Może być. O! Który zapadnie z przejściem na następne piętro. Biorę to. Tam się trinket załączy przy okazji. Tam się trinket przy okazji dołączy. Dzięki temu przedmiotowi będę w teorii mógł pójść dalej. Jeżeli nawet nam się trafi Devil Room, a liczę na to, że nam się trafi Devil Room na piętrze z bombem, to wtedy po pokonaniu szatana będziemy mogli chyba jeszcze niżej iść, z tego co mi się wydaje. Mogę się mylić. Masz ty gnoju jeden. Dobra. Jedno zdrówko, serce duszy, szybkostrzelność. Oczek chyba lepsze znacząco cię zmniejszam, jesteś mi tak duży. Here's up. Spoko. Nie przeszkadza mi to. Devil Roomek jest. Co my tu mamy? Tworzy losowego sojusznika, zniknie po zmianie piętra. Lipa, księga potworów, lewiatan. Obrażenie, prędkość, czarne serce. Jere. Obrażenie zawsze na propsie. Obrażenia zawsze na propsie. Czy ja mogę z tobą walczyć? Nope. Ten secret wzięliśmy. Nie, ja chcę to. Teraz będzie ciężko zmienić tego trinketa. Może być jeszcze tu? Nie może być jeszcze tu. Tu też nie może być. Dobra, idziemy dalej. Dobra, devsy. Lary dzidziunia. Ej, ale my naprawdę mamy fajne DPS-y teraz. Powiedziałbym nawet, że zajebiste mam DPS-y. W miarę się ten Brimstone zaczyna fajnie ładować. No, tylko żebym jeszcze uważał, co robię. A ja myślałem, że może jeszcze jakiś Lucky Rock. Mamy w sobie 3 laka, więc jest szansa na drop tego. Jest szansa na tego Lucky Rocka. I... wow! Ale to pierdolnięcie. Widzieliście co ja zrobiłem? Black Tooth, losowo strzela szczującymi zębowymi łzami. To jest trinket chyba, tak. No jest, no ja nie umiem grać na tych typów. Damage up i luck up.
Dobra, ale dostałem... Nie wiem skąd dostałem serce. Moja głupota została naprawiona. Range down. Tego to nie chcę. Właśnie to jest range down. Nie żebrak. A co pan przepierdolisz? Jedno serce, no dobra. Masz wybaczone. Zasięg nie, w sumie to mogę zniszczyć. A co na debiluma rośnie. Ale nie zawsze. Widzę, że ta szansa nie zawsze rośnie. Co my tu mamy? Pojawia się 2-4 baterii w pełni naładowuje aktywny przedmiot. Lipa. Podoba mi się to. Na szczęście da się przerolować. Podwaja wszystkie pojawiają się bomb. Nie. Na stworzenie oczarowanego przeciwnika przy wejściu do pokoju z wrogami. Okay, go. Nie no. Belzebub. Za każdym razem, gdy zabijesz przeciwnika, niebieska muka zostanie dodana do słoika. Maksymalnie 20 much. Nie. Tak przy skrzynek wypada więcej rzeczy. Yes, mother. Dobra, bierzemy to. Karta Justice. Dobra. Mogę ciebie zabić. Ty z łopatą, bo chcę iść na dół. Zależy mi na tym. Ej, ale ja zrobiłem to w prawnej kolejności. Gdzie moje wykonanie zadania? Wow. O, powoduje, że sojusznicy krążą wokół ciebie. Test trinket. DPS-y. Weź coś daj. Nie dasz, to nie dasz. Ja to potem przyjdę i cię zniszczę. Kurde. I to mi się wydawało, że to były... Mieliśmy jeszcze szerwam, czy nie? Nie, nie mieliśmy. Wzywasz monstru na jeden atak. No ale to jest item, właśnie. To ne. To ja nie chcę. Moje jebnięcie teraz? Jak tak, to mi nie dawali żadnych usable itemów, a teraz mi dają non-stop. Szybko. Więc powód rzucania dodaje 180 obrażeń. No wezmę tylko na chwilę, żeby sobie to zaliczyć. Wydaje, że tak to działa. Wiem, że może jakiś gapi. Ten empress daje obrażenia. I musi mi tak wyjść na DPS-ie, że tak powiem. To mogę teraz szukać tych secret roomów ile chcę. Tyle, że bomby odzyskałem. Trochę monet zarobiłem przy okazji. Teraz trochę żałuję, że oddałem tam do maszynki. No i wszystkie karty. Bo dzięki temu mógłbym sobie jeszcze to przerolować, no ale już teraz niestety nic mi to nie zdziała. Nic mi to nie zdziała. No i czy jeszcze dam, nie wiem, serduszko. Are. Nic. U, szansa odbijające łzy.
tylko szansa. Wtedy trinkiety daje. O! Dwa twoje klucze. No to przynajmniej to. Przynajmniej to. Dobra, jest mamusia. Ojej, mało, mało, bardzo. Bardzo mało zadałem. Ej, ej, ej. Dobra. Devil Rooma niestety nie było, HP up tam wskakuje. I zauważcie, że my coraz mniej tych kontenerów na serca mamy. Nie podoba mi się to. Utero czy łąb? Utero. I w ogóle Darius Option mi nie zadziałało chyba. Nie zadziałało mi Darius Option. Dobra, tego żebraczka sobie zostawimy, bo tam jakieś może monetki jeszcze wydropimy. Liczę przynajmniej na to, no właśnie. Wieszek. Ładny tears up nam wpadł. Gdzie złote? Nie, no, bierzem, bierzem. Dobraj. O! Tylko Black Widow cholerne. Dobra. No i git. Zwiększa twoją najniższą statystykę, pojawiają się 3 monety, 1 bomba lub 1 klucz, bazując na tym, czego najbardziej potrzebujesz. I nam wskoczy na Zadalu Fire Rate Up i 3 końsy. Dobra. Ładnie się to już ładuje. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Okej, statystyka kolejna wpadła. Szczęście, 1 serce, duszy, 2 klucze. Fajnie. Jednak chyba dobrze było wziąć ulepszone skrzynki. O, świetnie. Rosną, statystyki rosną. I niech rosną nasze kochane. Matrioszka. Jak matrioszka. Ej, no fajnie to wygląda. No idzie naprawdę bardzo fajnie. Ej, no, ale to już było chamskie. Ciekawego? Nic. To tylko i wyłącznie porozwalać. Jak głupio, jak głupio. Ja to spierdolę. Jezu, ja nie umiem takich rzeczy. No wiem, że to spierdolę. To same duże braka, nam tylko jedno serce. Zero serca, ja pierdzielę. Nie, no Shiro. Nie mogę ze swojej głupoty, naprawdę nie mogę. On mi nie da szarego serca, nie? Bo czarnego? Dać mi czerwone. Jak na Mazatelem do kurwy nędzy, a nie wiadomo kim, Magdaleną. Weźcie mi, dajcie coś. I szare serducho, proszę. Nie? To nie. Złachy. Dobra, ale widzę, że to nie zabiera nam w żaden sposób szansy na Devil Room.
Ukamy sekretu. Jeden jest. Liczę na to, że naprawdę nam się uda znaleźć jakieś szare serce. Ale na razie nie wygląda na to. To mnie zaczyna martwić. Znając życie, to teraz wpadnę jeszcze raz z ten kamień. Potrzeba było 3 straconych żyć. Żeby Shiro wolniej latał. 3 straconych żyć. Nie ma. Kurde, wszo jedna. A, jesteś nie kamień. Może być tu. Może być tu. Nie było nigdzie. O, wierzcie mi, naprawdę. Ciężkie to było. Dobra, Jezus Justice. Devil Room jest. Chcę tutaj się nachapać. Pozbyć się czerwonych serc. Lewiatan. Oko. Biorę to. Damage up. Co to daje? Straż przeciwników w małym zasięgu od ciebie. Z nami. Puki, daj na serduszko. Bierzemy. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale... No bo szkoda byłoby ten run spieprzyć, nie? Dobra, mam 2. Jest 6 monet. Chyba też możemy Pretty Flya złapać. Nie. Możemy czy nie możemy? Mam 5 laka, naprawdę? No gro. Zajebiście. To by też możemy dać. Monetka. Kupkę sobie wstać tą monetkę. Naprawdę też tylko monety? Naprawdę też tylko monety? Serduszko dałeś, wow. 2 monetki. Kolejne 2 monetki. Po co mi monety? Dałem ci tyle bomb już. Proszę mnie irytować. Daję po 3 monety, coraz więcej. Teraz 2. Może jednak nie więcej. Połówka serca. Maksymalnie do 15 bombek się chce wyryć. No, dawaj, dawaj. Ostatnia. No dobra, przeostatnia. Podane bomby, świetnie. Oddałem ci większość swoich bomb, żeby mieć naprowadzone bomby, dzięki. To jest serce. Jedna monetka. Nie, nie będziemy się tu bawić. Dzięki, po Devil Roomie. Tyle o ile, że ja mam tą łopatę, naprawdę. Ta łopata mi dupę ratuje. Co ja się cofnę po to życie? Ja wiem, że to trochę takie przedłużanie tej gry i tak dalej, ale to życie może mi tutaj uratować dupsko. No już, strzelałeś się? Mózgu.
Totalny mózg, dobra. Tak pięknie poszło. Dobra, to w dół. To w dół lecimy. Chyba nie wyszło. Mi oczywiście nie wyszło, nie jemu. O ty dziadu. A? Gapi! Kurde, taki item. No ale nie, no pomyślałem, że idziemy dalej. No to teraz to musimy dalej pójść. Teraz już musimy dalej pójść. Musi nam się udać, musi. Mamy Gapiego. Mamy Gapiego. Ale powiem wam szczerze, że myślałem, że ten Gapi będzie więcej tu robił, a Gapi tak jakoś... Nie widzę, żeby zaczął działać. Nie wiem czemu. Dobra, no nie widzę, żeby on działał w jakikolwiek sposób. O, jedno serce. Świetnie. Nie, no serio, ten gap nie działa. A, to jest dwójka. Dwójka głąb. Dwójka głąb. Szukamy super secret roomu. Nie ma, nie ma. To Fatima było i nie ma. No jest. Eternal. Zawsze jak dostaniemy w łeb, to przynajmniej w Eternal. To w ogóle jest jeszcze bomba? Co? Faktycznie. Zostawiłem. Nie wiem czemu, ale zostawiłem. Tu nie ma. No, o, dziękuję łaskawcy. Dziękuję łaskawcy. Tu być nie może, tu może być w teorii. Ale nie było. No, ale mi się wkurzył. Czarne serce, jest. Dobra, trochę odzyskujemy, trochę odzyskujemy. Czy to, to straciliśmy w sumie. I zaczął Gapi działać. Ej, coś się odbugowało chyba. Coś się chyba odbugowało. Tu może być secret. Ale niestety nie. Dobra, idziemy. Idziemy na bossa. Trzy serca chroniące. No i tak już David Ruma nie mamy. Tak już go przepierdzieliliśmy, więc... Więc dupa. Więc dupa. Serduszko mamy. Dobra. Okej. Okay. Quarter nam się odblokowało. I Begotten Baby. No tak, teraz teorię powinniśmy skończyć, prawda? A my nie kończymy. My lecimy dalej. Water nam się odblokowało. Mamy Shell, więc szatana sobie jeszcze na pewno zrobimy. Szatanka sobie jeszcze na pewno zrobimy. To mnie liczę na to. Tutaj mamy już zerową szansę na David Ruma. Haha, piękne. Here's up. Kolejne serce, nie? No dobra, świetnie. Jak najwięcej, jak najwięcej. Musimy dodać przedmiot, bo nam trochę DPS-y spadły. Rotten Penny. Tak. 94 monety.
Wow, no. Dobra, ale oddało. Dwa serca duszy. O, to prędzej. Mamy w sumie po 6. Trzeba uważać. Kolejna kasa, mam full kasy. Kurde, no mamy po prostu już over tego wszystkiego. Piguła, ma tylko bad guess. To nie chcę. Idziemy zbierać dalej. Już trochę jeszcze much nałapiemy. Nie obraziłbym się. Jakieś przedmioty. Zwa dwie dłonie mamy, które łapią wrogów. Już nie teraz, już nie teraz. Teleportujecie sobie miejsce, kiedy używasz przedmiotu. To też już nie teraz. Jakie serduszko, coś, nic, sero? Ale nie czerwone, nie czerwone. Kurde, ja cały czas zapominam o tym. Cały czas o tym zapominam. Dobra. No to są tylko bomby, naprawdę? Obrażenia, świetnie. To wywalamy. Jezu, ile kasy. Żal. O. Luck up. Mam 6 laka. 6 laka. Poszedłbym jeszcze do sacrifice roomu, ale... Ale, właśnie, ale... Myślę, że to jest głupi w tej chwili pomysł już. O, fir pierwszy raz chyba wpadł. Pierwszy raz chyba fir wpadł. Golden key. Jakbym miał kartę wyjścia, to pewnie bym to zrobił. Teraz mamy już tyle tego wszystkiego tu. Że mogę sobie na to pozwolić. Mod do gier lub z wróżbami. Prawie się zabiłem. Mogę porozwalać te kamyczki w sumie jeszcze. Jakiś taki rok tam wpadnie. Lucz na przykład, o. No bo nie oszukujmy się, nie będę używał raczej bombek na szatanie. Przynajmniej nie wydaje mi się, żeby tak było. Nic. Bad guess mogę wziąć co najwyższej. No bo nie, w sumie te serduszka też nie są złe. Te serduszka nie są złe. Cały czas się boję tego moba. Emergency contact, tak. Wziąłem podwójnie. Dobra, tu też już nic nie było. No mówię, ja tak wiecie, teraz oblatuję, żeby sobie to zmaksymalizować, bo mam nadzieję, że uda mi się zejść niżej. To jeszcze nie jest powiedziane do końca. Kolejna karta. Teleportujcie do sekretnego pokoju. Jestem skłonny wejść teraz do sacrifice roomu. Bo nie dostanę obrażeń. Jeszcze secret mi odkryją. The moon. Dosłownie. Dobra, zabieram tą karcioszkę stąd. Dwa czerwone serca i idziemy w tej chwili na bossa, na szatana. Na szatana. Jak to jest... Poklikam tutaj, może super secret room gdzieś by się tu znalazł, ale powątpiewam, a jednak jest.
Czerwona skrzynia. Oj, świetnie, dwa kontenerki, bardzo miło się. Warto było, warto. Lovers, szatan. Dobra. No i dużo mu poleciało. Nie wiem, czy nawet nie za dużo. Esa. Demon's Tale. My robimy? A nie możemy. Nie możemy, moi drodzy. Dobra, ale i tak nam się ładnie udało zrobić szatana. Fajny run, podobał mi się. Mimo moich głupich zachowań, co po niektórych, typu ta skałka. To jakoś nam to wyszło. Dobra, znamy tą kasenkę. Demon's Tale. No i fajnie. I w tej chwili udało nam się Azazela zaliczyć na... i prawie wszystko, co ma reszta, nie? Lazarus Eden. Został nam jeszcze Eden do odblokowania. No i Isaac. Myślę, że następny odcineczek to będzie właśnie Isaac do ugrania, bo ten Isaac, no, u nas ma troszeczkę przerąbane, no nie szukujmy się. Większość ma już tam szatana pokonanego z sercem, a Isaac nie ma nic. Isaac jest zerowy, tak samo Kane. Kane też nie ma nic. Dobra, to widzimy się oczywiście w następnych odcinkach. Zdebajnik, Isaac. Trzymajcie się. Hej, hej.